Kreskiur Piotr. Czas wystartował. Wojtek, to sam następca zobaczy. Chodź. Ja chłopca wydałem bardzo sędziowie. Mam trudno, żeby to rozgryzienia nie jest łatwo wyczynić. Policzyć ciosy, gdy zawodnicy z taką prędkością i z taką precyzją. Kraków kontra Nowy Sącz. Kompania Gryfów kontra Poczet Rodziny Krieger. Elf Gryf kontra Ośmioróg. Gryf miażdży, gryf! A przede wszystkim Piotr kontra Wojciech. Piotr Soczyska, Wojciech, ten, który ma ułożenie w walce. Ostatnie sekundy, na tym 10. I stop, koniec czasu, oklaski moi drodzy. Walka finałowa. Poczekaj na wynik. Tak, ani razu nie musieli przykręcić, ani razu nie musieli zdjąć, bo mu tak po tym pojedynku, jak widać, naprawdę dali już siebie maksymalnie ponad 100%. Czemek! Zatrzymagało! Zatrzymagało! 4 to 4! Koniec kontraktu, moi drodzy! Po półtorej minuty walki, kiedy już są ogromnie zmęczeni, muszą jeszcze się opacerzyć i zetrzeć się z tobą przez 30 sekund. Tak jest, Marcin z Wojtkiem Ślubny, Przemek Półsalta. Spotkają się po drodze i odpłyną w niebyt kosmosu na tęczowym delfinie. O, prawdę wyrównany pojedynek wygląda tak od początku. Tak. I ruszyli 30 sekund. Piotr Szybkicie może dopingować swoich faworytów. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop. I koniec czasu, moi drodzy. Oklaski dla nich, gromkie brawa. Jak widać, zaczęła ogromna motywacja. Widok Przemka robiącego salto. I Wojtek zdecydowanie poprawił swoją technikę. Czyżby jeszcze jedna? Serio? Nie ma takiego opcji. A więc 3 do 3, więc zobaczymy ich jeszcze raz. Jeszcze raz się będą musieli z sobą zetrzeć. Spokojnie, drukujemy ten wynik. Cały czas prezent się przelewuje. Naprawdę Przemek w międzyczasie ogląda, jak zrobić salto. Tutorial na YouTube. Oczywiście można przybić stopować, dajcie chłopakom wody. Niech się napoją. I kolejne 30 sekund. Tak? 30 do 3. Co? Wojtek? Tak, to jest dobra opcja. Wojtek, jak sobie wyglądał. Tak, wygrał nowy sąd. Jeszcze ten. Dobra, gotowi? Proszę się poubierać. Nie powiedzcie ręki.
Czekaj, bo mam, bo się zmarszy. Gdzieś to? A więc 30 sekund. Wojtek marzy o tym, żeby zobaczyć salto Przemka, dlatego spiął się wyjątkowo. Niesamowita. Niesamowity poziom. I ruszyli. 30 sekund walki przed nimi. Pierwsze ciosy troszkę jakby odpuścili to tempo, a za mniej połowa czasu. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, stop! I koniec czasu, oklaski moi drodzy! Ja zastanawiam się, czy oni nie robią tego specjalnie, czy oni są po prostu na tyle bezczelni, nie pójdę się do słowa, na tyle bezczelni, że pragną zajechać najlepszych naszych zawodników z południa przed przyszłym turniejem. Zupełnie więc bieg w pełnej zbroi dookoła zamku z przekraczaniem rzeki, szturmowaniem mostu. Ten, który jako pierwszy dobiegnie, ale wszystkie kończymy, ten zwycięża. Do trzech? Nie, trzeba to łapać, co zadawane są z taką szybkością. Zawsze nie wiem, czy to przede wszystkim naprawdę bardzo, bardzo szybko. Książę ze Śleka, wieki łbę. Ja sobie wygląda jak książę ze Śleka, no dobra. Spektakularnie. Trzecia dogrywka. Dawno nie wiem, na którym byłoby to. No to się zdarzało, walka. Podtrzyma gałąź! Na tym poziomie to już w ogóle miło oglądać takie pojedynki. Coraz każdą kolejną grywką oni są coraz mniej sił mają. Na mnie do mojej trakcji. Dobra, ej, obiecałem salto, nie? Jak wygrał Dudek, nie? To zrobię koziołka, jak wygrał Krieger, nie? Ale zrobił koziołka! Piotr Krieger!